Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy dołączamy do Państwa codzienności. Andrzej Pongowski po drugiej stronie, Weronika Wawrzkowicz z tej strony. Machamy do Państwa. Ja mogę łosia zrobić. Możesz zrobić łosia, rób co chcesz. A, bo Wajrak, nie, Wajrak był, to zrobię łosia, żeby to... Adam Wajrak, mój drogi, pokazywał, jak mówi wydra. I to jest naprawdę, ja sobie zgram swoją drogą MP3 z tego, żeby wracać do niej. Ale dzisiaj kompletnie inna filmowa sytuacja. Przed nami kolejna odsłona szerokiego kadru na kulturę. Stop klatka przed nami. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury to jest organizator tego całego przedsięwzięcia i dzięki Andrzejowi Pongowskiemu dzisiaj zanurzymy się w świat wyobraźni pana Andrzeja Barańskiego. Będziemy wracać do jego filmów i do plakatów Andrzeja Pongowskiego, które zapowiadały te produkcje. Ale najpierw, Andrzej, pozwól, że cię tak po bożemu, że tak powiem, przedstawię na początku, czyli fantastyczny grafik, plakacista, człowiek, który od ponad 40 lat pracuje artystycznie, współpracował z najlepszymi reżyserami w Polsce, robił też plakaty do produkcji zagranicznych i mogłabym tak mówić długo, wymieniając Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Agnieszkę Holland, Andrzeja Barańskiego i jeszcze, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj po prostu, Andrzej, porozmawiali o życiu, wychodząc od filmów. Jest zgoda tylko z powiedzmy, tak, tylko powiedzmy dlaczego, dlatego że mieliśmy się spotkać z Andrzejem Barańskim w Pińczowie. Tamtejszy Dom Kultury zaprosił mnie, żebym zorganizował wystawę właśnie poświęconą plakatom Andrzeja. Bo szczerze powiedziawszy, tu się zawsze muszę przyznać, mimo że znamy się z Andrzejem wiele lat i robiłem dla niego plakaty i miałem świadomość, że nowy film to powstaje, to Andrzej zadzwoni, ale nie wiedziałem, że ich jest tyle. Jakoś mi to umknęło. Rzeczywiście Andrzej Barański pobił wszystkie rekordy, bo jest to 13 plakatów, czyli znacznie więcej niż Kieślowski. Znacznie więcej niż Kijowski, Wajda. No w każdym razie takiej kolekcji nie było. Jest to też bardzo piękna kolekcja czasowo, bo pierwszy plakat powstał w 79 roku, a ja debiutowałem w 77. A ostatni powstał, tego nie pamiętam, ale w miarę niedawno, biorąc pod uwagę czas od 79 roku. To jeszcze Andrzej pokaże plakat, który przygotowałeś specjalnie na tę okazję, na okazję wystawy. Mamy dzisiaj sytuację wyjątkową, ale ja powiem ci, że bardzo się cieszę na tę wyjątkowość, bo pierwszy raz będziemy na wystawie online. Mało tego, twoje plakaty pozwolą nam wyruszyć na taki spacer po Pińczowie, czyli po miejscowości, w której przyszedł na świat Andrzej Barański. Iwona Senderowska zabrała twoje plakaty pod pachę i ruszyła w plener, robiąc unikatową galerię. I dzisiaj tą galerią będziemy się z Państwem dzielić, ale najpierw ten plakat, który już dzisiaj jest bardzo mocno komplementowany przez widzów. Dwa profile, ci wszyscy, którzy kojarzą sylwetkę pana Andrzeja Barańskiego, od razu rozpoznają tę charakterystyczną grzywkę. Oczywiście nawiązanie do filmu Dwa Księżyce. Powiedz, jaka była reakcja pana Andrzeja, bo to jest zawsze też taki moment, kiedy no właśnie, masz taki niepokój, czy się trafi w czyjś gust, czy to oddaje klimat filmowy, wyobraźni, jak to było? Myślę, że grafik, który nie ma tego niepokoju, to po prostu jakby nie czuje sprawy. No zawsze jest niepokój, zawsze jest taka adrenalina, czy się spodoba. Oczywiście ja wiem o tym, że jestem świetnym grafikiem i że robię bardzo piękne plakaty, ale może mi się czasami nie udać. No tym razem się udało, bo Andrzej zadzwonił i ze spokojem. Bo Andrzej mówi spokojnie, nie unosi się w ogóle. Wygłosił długi speech na temat tego, jak mu to się podoba i ja to kocham nawet w Andrzeju, że on jest tak autentyczny jak jego filmy. Jego filmy nie są filmami gangsterskimi czy filmami drogi, pogoni i tym podobne. One się snują, one gdzieś tam się przędą i uważny widz musi znaleźć moment, w którym zauważy to, te rzeczy najważniejsze. To dla plakacisty jest w ogóle bardzo ciężkie. Witamy tych wszystkich z Państwa, którzy dołączają. Andrzej, jesteśmy już na Sri Lance gorącej, wyobraź sobie. Jesteśmy w Katowicach u pani Małgosi. Pozdrowienia z Austrii od pani Basi. Pozdrowienia z Włocławka. Proszę się meldować, w jakich miejscach jesteście razem. Ja tego u siebie nie widzę, tak? Zaraz ci pokażę. Zobacz, tu masz pozdrowienia prosto z Włocławka. Tutaj pani Ewa się już nam kłania. Pozdrowienia z Austrii. Nie wymyślam tego, żebyś miał potwierdzenie. Tak. Ja tutaj będę pokazywać... To jest ten moment, kiedy każdy z nas jest w swoim domu, ale myślę, że emocjonalnie dzisiaj będziemy bardzo blisko. Nie wiem, proszę Państwa, jest strasznie żal, bo ja ubóstwiam spotkania z publicznością. Właśnie wczoraj wróciłem z Wrocławia,
gdzie nagle zorientowałem się, że muszę mieć naładowane baterie i tak naprawdę dzisiaj jedynie Weronika będzie te baterie ładować, ponieważ ja z reguły, jak widzę Państwa, jak widzę twarze, jak słyszę rozmowy, jak czuję ten kontakt, to ma sens, dlatego strasznie bardzo żałuję, że nie mogłem się pojawić w Pińczowie, nigdy w życiu tam nie byłem, chciałbym tam pojechać, chciałbym zobaczyć to miejsce, także to, co pani Senderowska zrobiła z plakatami, ja już to widziałem, jest rzeczywiście godne pochwały. Ja byłam w Pińczowie i z przyjemnością też tam wrócę, więc Andrzej, jesteśmy umówieni, jak tylko się skończy pandemia, na wspólny wyjazd i spacer. Iwonę już mamy załatwioną jako przewodnika. To, co przed chwilą powiedział Andrzej, jest chyba taką jasną zachętą, żeby Państwo pozdrawiali. Proszę bardzo, pozdrowienia ze swojej sypialni. Sypialnia to jest świetne miejsce, gdzie jest najbardziej prawdziwie. Robimy wernisaż z sypialni. Jesteśmy w sypialni, a nawet dzisiaj, słuchaj, usłyszałam, że ktoś będzie nas oglądał z wanny, więc w normalnej sytuacji byłoby to niemożliwe, a tutaj okazuje się, że mamy ograniczenia, ale one stwarzają nowe możliwości. Stwarzacie nowe możliwości, ponieważ muszę się zastanowić, czy nie zrobić właśnie jakichś wernisaży sypialnianowych. Ja też ubóstwiam wannę, chociaż prysznic bardziej. To ja teraz zaglądam, Andrzej, do twojej książki Być jak Pongowski. Tam wśród wielu osób, które wypowiadają się o tobie, są też słowa pana Andrzeja Barańskiego, który napisał tak. Karlowe Wary, Montreal, Kalkuta, Goa, Rotterdam. To tylko kilka miejsc, gdzie był pokazywany film Księstwo, a wraz z nim plakat Andrzeja Pongowskiego. Zawsze się cieszę, kiedy pojawia się sposobność światowej prezentacji dzieła znakomitego artysty, który przez lata tak wiele zrobił dla moich filmów. Na takich imprezach plakaty pracują nie tylko dla filmu, ale też dla ich twórców i polskiego plakatu w ogóle. Powiedz, ilu reżyserów dzisiaj na przykład ma taką świadomość, że plakat jest immanentnie po prostu połączony z dziełem sztuki? Bo gdyby nie ten plakat, który łowi widza na ulicy, no to nie byłoby tej widowni, która przychodzi. Więc powiedz o tych relacjach z panem Andrzejem Barańskim i waszych rozmowach o plakacie. Ja nie pamiętam, wydaje mi się, że jednak pierwsze zlecenie do filmu Wolne Chwile to było zleceniem urzędowym, czyli Polfilm, z którym współpracowałem, zlecił mi plakat do tego filmu. Natomiast potem już zaczęło się ewidentne jakby, nie wiem, nie chcę powiedzieć naciskanie, czy w każdym razie pan Andrzej wybrał mnie na grafika do swoich filmów. I to trwało i trwa cały czas. Zresztą ostatnio mówił, że mam się przygotować na następny. Natomiast rzeczywiście kiedyś Krzysztof Kieślowski mi powiedział coś takiego, że on jak idzie ulicą i ogląda plakaty filmowe, to jeżeli jest to grafik, któremu on nie ufa, czy nie zna, czy nie, to się czuje niepewny i raczej rezygnuje z wizyty w kinie. Więc myślę, że jest coś w tym, że jest kilku reżyserów, z którymi pracowałem, to Agnieszka Holat, Andrzej Wajda, który bardzo cenił plakaty graficzne, Janusz Kijowski, które przywiązywały, pamiętam, Basia Sasdort też była osobą, która czekała na plakat i zawsze ze mną współpracowała. Zresztą ja bardzo wcześnie, bo chyba w pierwszych już plakatach, tuż po studiach, zupełnie przypadkowo, bo wydawało mi się, że jak mam zrobić plakat do filmu, to muszę spotkać się z reżyserem. Moi koledzy tego nie robili. I zacząłem tych reżyserów gnębić, wypytywać. Do dzisiaj niektórzy pamiętają i wspominają, ale myślę, że wielu reżyserów już dzisiaj wie, że no, jak robiłem plakat do Agnieszki Holland, Mr. Jonesa, no to Agnieszka mówiła, czekałam na twój telefon, prawda? Więc to są takie sytuacje, takie jakieś zwyczaje, które wypracowuje się. I z Andrzejem też oczywiście przy każdym plakacie, żeśmy rozmawiali, tylko niektórzy reżyserzy próbują naciskać. Andrzej jest taką osobą, która zostawia olbrzymią wolność. To ja teraz przypomnę ten moment waszej pierwszej współpracy, czyli uruchamiamy taki wehikuł czasu i przenosimy się do roku 1979. Ja od razu powiem, że to jest plakat niemalowany. To jest skrzynka po pomarańczach, w której jest wycięte to serduszko i pod spodem jest namalowana twarz, a do skrzynki jest przypięta kartka. Także to był jeden z pierwszych plakatów takich moich trójwymiarowych, trochę instalacji. Potem taką najbardziej znaną instalacją była koszula w Człowieku z żelaza, ale też fiwer Agnieszki Holland ze sznurkami przywiązanymi do rolek dynamitu. Austeria, gdzie strzelałem z wiatrówki do plakatu, żeby były strzały i dziury w niej. Także to jest pierwszy taki zupełnie, kiedy zrobiłem go nie malując tych deseczek i tego wszystkiego.
Ja dzisiaj obiecałam, że filmy będą nam służyć jako pretekst do rozmowy o życiu. I kiedy myślę o Wolnych chwilach, to jest to film, w którym jest bardzo dużo takich wątków autobiograficznych z życia pana Andrzeja Barańskiego. Bo takie jest kino Andrzeja. Dokładnie, do teatru studenckiego. W roli głównej fantastyczny Krzysztof Majszak. Zresztą muszę powiedzieć, że posturą też od razu, kiedy oglądałam Krzysztofa Majszaka w roli głównej jako Kwaśniewskiego, to widziałam po prostu pana Andrzeja jako taką postać, która ma autorytet i która jest w stanie spowodować, że inni za nią pójdą. On jest tam reżyserem, główny bohater. No i ta wspomniana skrzynka to jest taka kabina dźwiękoszczelna, w której się aktorzy mają ukrywać i opowiadać konkretne teksty, bo śledzimy pracę studenckiego teatru, teatru większego zaufania, który przygotowuje taką niekonwencjonalną sztukę, w której mają brać też udział widzowie. Ja sobie, Andrzej, wyjęłam kilka cytatów z tego filmu i będę je odnosić do twojego życia. Tam są koleżanki, które siedzą obok głównego bohatera i mówią, że kiedy ktoś będzie wchodził do tej kabiny dźwiękoszczelnej i widownia nie będzie wiedziała, o czym on mówi, no to łatwo o nadużycie zaufania, skoro nie ma kontroli. Więc ja się zastanawiam, jak jest u ciebie. Czy wolisz konkretne wskazówki, kiedy tworzysz plakat? Czy dostajesz takie hasło, panie Pongowski, pan robi jak pan chce? I czy ta wolność nie jest czasami taką pułapką? Czy wolisz jakieś jednak sugestie lekkie? Nie, to zupełnie inaczej. Tylko na początku trzeba powiedzieć, że Andrzej też był bardzo mocno związany na początku z teatrem, bo przecież realizował różne sztuki teatralne. Tak, w czasach Politechniki. Tak, także myślę, że ten film gdzieś też, tak jak wszystkie były, nawet czasami autobiograficzne. Ja jestem człowiekiem do wynajęcia i w momencie, kiedy... Tak nawet się zastanawiałem, dlaczego tak wiele filmów trafiło do mnie, ale dzisiaj po latach, kiedy wszyscy ci reżyserzy czy aktorzy są moimi przyjaciółmi, znajomymi, rozmawiamy, to z wielu rozmów już po latach zrozumiałem, że oni też chyba wyczuwali to, co Krzysztof Kieślowski wyczuwał, że ja nie robię plakatów dla siebie, że ja robię plakaty dla nich, że strasznie wchodzę w ten film. Krzysztof zawsze mówił, że jestem fragmentem produkcji filmu, ale mam ten przewagę, że jestem przed nim o jeden krok i mogę mu albo zaszkodzić, albo pomóc. Bardzo dużo mi uzmysławiał takich rzeczy, jeżeli chodzi o pracę plakacisty. Myśmy latali samolotami, więc mieliśmy dużo czasu na rozmowy. I w tym momencie, kiedy ja przyjmuję zlecenie, to dla mnie jest najważniejsze, żeby osoba, która zamawia, uzyskała to, co chce. Ponieważ jestem ADHD-owym artystą, więc nie robię plakatu takiego, jak robiłem wczoraj. Nie robię nawet plakatu takiego, jak robiłem przedwczoraj. Tylko staram się wymyśleć zupełnie coś innego, ale wynika to z tego, że ja gdzieś na samym początku przyjąłem sobie zasadę, że jeżeli to jest film komediowy, to ja go nie mogę robić, nie wiem, ponurymi barwami, mimo że to byłby mój styl. Jeżeli to jest kryminał, no to nie będę robił takiej czy innej stylistyki, bo akurat ona mi nie pasuje. Tylko starałem się wchodzić w to wszystko, dlatego są właśnie te instalacje, dlatego są różne sytuacje, które mi wpadały do głowy, dlatego bardzo wczesna współpraca i przygoda z elektroniką i z komputerem. Na te pierwsze plakaty komputerowe to powinniśmy spuścić zasłonę milczenia, ale podobno się strasznie podobają młodym ludziom. Także mnie zawsze nosi, jeżeli chodzi o to. I wszyscy reżyserzy, moi przyjaciele mówią, myśmy nigdy nie wiedzieli, co ty przyniesiesz. Z całym szacunkiem dla wielu twórców Polskiej Szkoły Plakatu, nie powiem nazwiska, jakie wymieniali, ale oni, wiesz, no, chociaż nie, może Franka Starowiejskiego mogę wspomnieć, bo go kocham i był moim wielkim przyjacielem. Jeżeli zamawialiśmy plakatu Franka Starowiejskiego, dokładnie wiedzieliśmy, co dostaniemy. Mniej więcej. Może była inna anegdota, inna sytuacja, ale klimat, styl, to wszystko było, kolorystykę nawet mogliśmy przewidzieć. U ciebie nigdy nie wiemy, co będzie. Muszę ci, Andrzej, powiedzieć, że dołączył do nas pan Zbigniew Masternak, czyli człowiek, na podstawie którego tekstów literackich powstało Księstwo. Bardzo się cieszę, panie Zbigniewie. Ja muszę też powiedzieć, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, sięgnęłam po książkę, którą też państwu z całego serca polecam. Przewodnik krytyki politycznej i rozmowa rzeka, którą przeprowadził z panem Andrzejem Barańskim Piotr Marecki. I tam jest między innymi opowieść na temat tego, jak pan Andrzej Barański wynajduje autorów, którzy nie są powszechnie znani. To nie są bestsellery, książki z pierwszych list sprzedaży, tylko bardzo często ludzie znani w określonym środowisku i tak też było z tekstami literackimi pana Zbigniewa Masternaka, więc też się cieszę, że dzisiaj tutaj razem z nami jest. Panie Zbigniewie, pozdrawiam serdecznie, gratuluję pomysłu, bo
No, tak jak już tu Andrzej wspomniał, plakat do księstwa jest jednym z moich ulubionych, ale też takim, który Andrzej bardzo go lubi i wiem, że publiczność lubi. Pamiętam, że dostałem SMS-a od Basi Holender, jestem w Karlowych Warach, plakat zrobił furorę. Ja nawet nie wiedziałem, że ten plakat jest akurat w Karlowych Warach, ale tak było. Natomiast nie odpowiedziałem do końca jeszcze na twoje pytanie. Dlatego rozmawiałem z reżyserami, zaczynam pracować i chyba przez to, że oni czują, że ja siedzę w tym temacie, to nie ma czegoś takiego jak naciskania. Chociaż Andrzej Wajda stoczył ze mną straszną bitwę przy pierścionku z orłem w koronie, kiedy przywiózł mi ten pierścionek, mówi: zobacz, zobacz, tutaj jest włos koński owinięty. Ja mówię: tak, mam 6 razy nawinąć. Już w końcu odpuściłem i zrobiłem rzeczywiście ten pierścionek dokładnie tak, jak trzeba. Ale Andrzej był osobą, która tak czuła malarstwo, czuła sztukę. Większość z reżyserów oddaje mi totalnie wolną rękę. Czasami na przykład są takie sytuacje, że po latach na przykład dowiedziałem się, że Krzysztof Kieślowski nie lubił podwójnego życia Weroniki. Chodzi, myślisz o tych dwóch sznurowadłach, które były na tak, plakacie? Że to jest za mało czytelne. Zuzia Łapicka mówiła, że to jest jej ulubiony plakat i go kocha. I wiele osób, jak odkrywało, że tam są te dwa sznurowadła, to mówiło: wow, ale to, kurczę, jest niesamowite. I ja kocham takie momenty, kiedy widz idzie ulicą, zobaczy plakat, go zatrzyma, ale dopiero za chwilę zobaczy jakieś szczegóły inne. I o tym mówi pan Andrzej Barański w twojej książce, zacytuję: często widzę osoby, które zatrzymują się przed plakatem na dłużej niż wymaga tego przeczytanie. Dobre plakaty dają do myślenia. Plakat do księstwa przedstawia ukoronowany kartofel zraniony i krwawiący. Jest to niezwykle trafne zobrazowanie idei filmu i tego, co się tam dzieje. Za każdym razem, kiedy otrzymuję projekt plakatu, jestem pozytywnie zaskakiwany przekładem filmu na dzieło plastyczne. Ta zgodność wymowy filmu i plakatu, niesamowita zdolność artysty do stworzenia tak celnej syntezy. To Andrzej, teraz wejdźmy do twojej głowy, bo rozumiem, że pan Andrzej Barański daje ci pełną wolność, tak? No, Andrzej jest osobą, tak jak mówiłem, która w charakterze nie ma takiego czegoś, że ci wchodzi z butami w życie. On jest osobą bardzo kulturalną, bardzo taką wyciszoną. Jego filmy płyną. Rzeka, której nie ma, film, którego nie ma. Nie, to są właśnie takie sytuacje, że film, którego nie ma, ale tak naprawdę zapamiętujemy i on jest. To nie są filmy nachalne, to nie są filmy gdzieś tam, które... Czasami do niektórych potrzeba drugi raz wrócić. Jak myśmy rozmawiali, to zawstydziłaś mnie, że niektóre filmy gdzieś mi pouciekały i obiecuję, że do niektórych wrócę, chociaż z ciekawości, bo Mgliście pamiętam jakiś film i się zastanawiam, kurczę, dlaczego ja wymyśliłem taki pomysł, prawda? Więc to jest dla mnie zobowiązanie. Ale i tu mi zapomniałem pytania, słucham. Ja cię zastanawiam, powiedziałam, że wejdziemy do swojej głowy, ja wszystko pamiętam. No właśnie, bo ty chciałam powiedzieć, w głowie i mnie rozproszyło. Ja jestem tak, jestem i tutaj próbuję poszczególne szufladki w twojej głowie otworzyć, bo mnie bardzo interesuje, bo to jest sztuka, mistrzostwo świata. Jak te wszystkie emocje, które się w tobie budzą podczas oglądania filmu, zamknąć w jednym kadrze, w jednym obrazie? Jak ten proces wygląda? Czy ty wysiadujesz pomysł, czy idziesz na spacer, on ci wpada? No trochę właśnie się zastanawiam, na ile to jest, wiesz, taka rzemieślnicza praca, a na ile to jest rodzaj czegoś, co po prostu przychodzi i musisz szybko złapać, żeby nie uciekło i nie weszło do innej głowy. Nie, to jest wyjątkowo rzemieślnicza praca, bo czasami mnie ktoś pyta, jak panu to wychodzi? No kurczę, jak ponad 40 lat się rysuje, to trudno, żeby to nie wychodziło, więc ja często się bronię przed łatwością zrobienia, bo są takie plakaty, które mógłbym machnąć w 5 minut, bo już sobie wymyśliłem, jak je robić przez kilkanaście lat, ale właśnie sobie utrudniam. Czasami ponoszę porażki, bo okazuje się, że ta stylistyka nie pasuje i muszę robić drugi raz albo... No dzisiaj bardziej dopracowuję niż kiedyś. Kiedyś to leciało strasznie szybko. Natomiast jeżeli chodzi o sposób pracy, to trzy oglądania, czyli jedno obejrzenie moje własne, drugie obejrzenie, rozmowa z reżyserem, to jest właśnie poprzez jego oczy, a trzecie obejrzenie takie, gdzie szukam anegdoty, szukam pomysłu, szukam... Czasami dwa są niepotrzebne, bo pamiętam w krótkim filmie o zabijaniu jedna scena na ekranie, screenshot i od razu był pomysł. Więc są takie sytuacje, kiedy pamiętam, Irek Dobrowolski zrobił film, nie pamiętam teraz tytułu, o powstaniu warszawskim. I tam była taka scena, jak kamera pokazywała przestrzelony
przestrzelony mur i za chwileczkę pokazała budynek. I dla mnie ten mur się natychmiast skojarzył z niebem, więc mówię, czasami takie pomysły wpadają, ale nie ukrywam, że bardzo rzadko pomysł wpada od razu w czasie oglądania filmu. Z Bożym Ciałem było też podobnie, jak zobaczyłem te ręce unoszone hostie, to od razu mi przyszedł pomysł do głowy. Natomiast z reguły zapada on we mnie i jest. I teraz na kartce, która wisi obok, jest termin, kiedy mam oddać. Więc jeżeli to jest środa, to wiem, że do wtorku i go noszę. Noszę. Czasami, nie wiem, jadę samochodem, czytam książkę, oglądam telewizję, tysiące różnych rzeczy. Rozmawiam tak jak dzisiaj. Teraz spojrzałem na ekran komputera, na którym pracuję i przyszedł mi właśnie, jak zmienić tą warstwę. Ale po prostu tak to wygląda i nagle przychodzi pomysł. Ja wtedy szkicuję, do tej pory szkicowałem w głowie, do tej pory robiłem rzeczywiście tak, że ten plakat sobie calusieńki w głowie szkicowałem. Teraz mam taki piękny gadżet, bo właśnie lubię. To no prawie i tutaj... jak modlitewnik wygląda, tak, wiesz, tak, z tej perspektywy. I tu jest pełno różnych szkiców. O, jak pięknie. No, takich różnych notatek. Picasso który... taki na mnie mignął wręcz. Tak, bo była grafika Picasso, więc dzisiaj to notuję sobie, gdzieś tam przerysowuję. Także to są takie metody. Czy widzisz napisy tutaj teraz od pani Małgorzaty do Magalik? Andrzej Mistrz, także pozdrowienia. Małgosiu, pozdrawiam. A, takie 3T, fajne. Tak, Aneta pisze, że jedyny plakatista z Polski, jakiego kojarzę, ktoś kiedyś dostał ode mnie w prezencie ślubnym oprawiony plakat autorstwa pana Andrzeja. No to piękny prezent i cieszę się, że sztuka w ramach prezentu trafia do domów. To zapraszam wszystkich do mojej galerii na pongoski.pl. Sztuka jest dostępna do każdego domu. Och, jakie piękne. Jakie piękne. Iwona Senderowska, przypomnę, wybrała się na spacer z plakatami Andrzeja Pongowskiego po Pińczowie, czyli rodzinnym mieście pana Andrzeja Barańskiego. Wolne chwile i tutaj ja mam ściągę, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Kontiki. Kiedyś była tu pierwsza plaża piaszczysta na Nidzie, więc taka sentymentalna podróż dzisiaj przed nami. Stałe wygódki, gdzie faceci patrzyli przez serduszko wycięte w dół. To jest kabina dźwiękoszczelna. To jest nawiązanie do filmu przecież. Ale wygódka też jest kabiną. No tak. Dźwiękoszczelna. To prawda. Słuchaj, w filmie pojawia się taki bardzo fajny moment, kiedy pojawia się kolega z takiej spółdzielni Plastuś bodajże i tam się zaczyna, tak, studencka spółdzielnia, przepraszam, Pracuś, kolega tak, Nalepa w tym filmie. Dlatego Pracuś, bo Plastuś istniał, naprawdę. A, no to jest Pracuś i przychodzi i mówi do głównego bohatera, że sprawa jest prosta, wy nam drukujecie reklamę spółdzielni w waszym programie teatralnym, a my wam w zamian dajemy nowe mebelki do waszego pomieszczenia. I zastanawiam się, jak często, Andrzej, ty w swoim życiu grafika no miałeś takie naciski i presję, żeby w tej przestrzeni, która powinna zostać czysto artystyczna, gdzie jest grafika, czcionka, która też ma znaczenie napis, żeby jeszcze gdzieś tam logo sponsora tu wrzucić, tu jeszcze coś. Jak sobie z tym radzisz? No nie radzę sobie z tym, bo protestuję, ale dzisiaj są takie czasy. Witam, Małgosiu. Dzisiaj są takie czasy, że... paski sponsorskie muszą być i po prostu dla mnie to jest kompromitacja, bo jeżeli ktoś chce naprawdę dofinansować kulturę, to powinien dać tyle pieniędzy, żeby producent festiwalu, teatru czy spektaklu czy czegokolwiek mógł wydrukować dodatkowy afisz już ze sponsorami, a nie pchać się na mój plakat. Pamiętam, że kiedyś Izabela Cywińska, która była dyrektorem Ateneum, zamawiała u mnie seryjnie plakaty i to były jedyne plakaty, gdzie nie było żadnych sponsorów, ponieważ będąc kulturalnym, nie chcę powiedzieć, jakimi słowami powiedziała Izabela na temat tego, jak się sponsorzy będą wpychać na moje dzieło, więc no, to jest trudne. Dzisiaj z tym nie ma możliwości walczenia i mam świadomość, że kultura bez dofinansowania nie jest w stanie się zrealizować, ale jeżeli mogę i słyszą mnie osoby, które są odpowiedzialne za marketingi, 3-milimetrowy znaczek na pasku jest kompletnie niewidoczny, psuje efekt mojej pracy, ośmiesza, jeżeli tych znaczków jest 30, totalnie, bo znaczy, że te 30 firm dało, nie wiem, jeden dał długopis, drugi dał 50 zł, a trzeci kapcie. Natomiast, bo tak, znam takie imprezy, tak, gdzie po prostu są właśnie albo sukienkę dla pani prowadzącej i wtedy jest tam suknie ślubne, bla, bla, bla. Braliśmy się dzisiaj sami, żeby tak, nie było tak, wątpliwości. Tak, tak. Więc mówię, sponsoring to jest poważna sztuka. Jeżeli naprawdę ktoś chce być sponsorem, to ja wtedy piszę partner, ale ten partner zaczyna się od bardzo wysokich sum. Więc myślę, że
są takie przypadki, kiedy cierpię i kiedy się denerwuję, ale no, nie jestem człowiekiem, który próbuje wyważać drzwi. No, tych drzwi na razie nie można otworzyć. Rok 1979, cały czas się zanurzamy w filmie Andrzeja Barańskiego Wolne chwile. Mamy wolne chwile. Mamy wolne chwile i spędzamy je z dziką przyjemnością z Państwem. I tam jest taki moment, kiedy faktycznie w tym studenckim teatrze pojawiają się te meble i zdenerwowany Kwaśniewski, grany przez Krzysztofa Majszaka, mówi, że koncentracja jest daleka od ideału, bo wszyscy nagle na tych fotelikach, na tych wersaleczkach. Zastanawiam się, czego Ty, Andrzej, potrzebujesz do koncentracji i w jakich warunkach Ty się najlepiej pracuje. Czy, bo Ty sporo, no teraz wiadomo, pandemia, więc podróżowanie jest ograniczone, ale kiedy wcześniej podróżowałeś często pociągami, potrafisz pracować w każdych warunkach, czy potrzebujesz jednak swojej pracowni ciszy i spokoju? Nie, ja mogę pracować w każdych warunkach. Nauczyłem się tego ostatnio. W momencie, jak iPad wprowadził duże rozdzielczości w plikach, to teoretycznie mogę zrobić na wakacjach plakat, ponieważ współpracuję z wspaniałą graficzką Magdaleną Błaszków i wysyłam do niej, no taka jest prawda, czasami wysyłam do niej grafikę z pandemii albo z wakacji, a ona robi całą tą resztę typograficzną, to te plakaty powstają. Natomiast tak naprawdę widzicie Państwo moją pracownię. Tam wiszą różne anioły, taki ten biały w narożniku to jest kot anioł. Na ścianach widzicie anioły. Tu jest dużo muzyki, dużo płyt, dużo takich gadżetów, które lubię. Na przykład taki piękny gadżecik, który wczoraj przywiozłem z Wrocławia, krasnoludek słynny z serduszkiem. Mam przy sobie różne takie swoje ulubione zabawki. Przede mną są Beatlesi, których kocham i którzy mi pomagają w różnych rzeczach. Więc to jest moje takie terytorium, jak Agnieszka, moja żona, widzi w domu jakiś gadżet, ona nie lubi takich bibelotów, to mówi do pracowni. Ja dlatego jestem otoczony tymi wszystkimi. Skoszarowany w pracowni. Ale ja to lubię. Przede wszystkim ja bardzo się czuję w sterylnych przestrzeniach, które jakieś są jednorodne. Jeżeli gdzieś widzę różne rzeczy, tutaj mam takie fajne, nie mogę się ruszać, ale pokazałbym Państwu różne swoje gadżety, na przykład chińskie takie piękne figurki, to po prostu sprawia mi to dużą przyjemność. No, dlaczego nie? Andrzej, dzisiaj Państwo oczywiście są pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania, więc proszę zadawać pytania. Pytanie trochę odchodzimy od tematu, ale bardzo nie, proszę. Koszulka nie jest czy koszulka plakatowa? Jest plakatowa? Tak, koszulka nie jest plakatowa. Koszulka jest, tutaj nie powiem firmy, bo niech mi płacą za to, że powiem. Natomiast ubóstwiam takie rzeczy. Proszę Państwa, od razu powiem. Wiele osób prosi mnie o koszulki i t-shirty z moimi plakatami. Cały czas nad tym pracuję, szukam firmy, bo to nie jest takie proste. Ja zrobiłbym to sam, ale poległem już na rozmiarówce, na tych wszystkich rzeczach i na ściąganiu kontenerów z koszulkami. Także nawet we Wrocławiu prowadziłem na ten temat rozmowy. No, myślę, że prędzej czy później takie rzeczy będą. Natomiast niedługo na mojej stronie będzie wielka niespodzianka dla widzów i dla osób, które chciałyby coś innego zrobić z plakatem mojego autorstwa. To Andrzej, teraz bardzo bym cię chciała, żebyśmy porozmawiali tak subiektywnie o naszych ulubionych filmach pana Andrzeja Barańskiego. Ja przyznaję, że ostatni tydzień spędziłam z jego kinową wyobraźnią, cały czas odkrywając nowe warstwy i pomyślałam sobie, że najbliżej mojego serca są dwa filmy. Pierwszy z nich to jest Parę osób, mały czas, opowiadający wspaniała kreacja Krystyny Jandy. Tak, dokładnie, która grała Jadwigę Stańczakową i opowieść o Mironie Białoszewskim. To jest ten film mi chyba najbliższy, plus Kramarz. Zastanawiam się, który z filmów Andrzeja Barańskiego to jest ta twoja opowieść, bo oglądamy zawsze to samo w kinie, prawda? Ale każdy z widzów zobaczy co innego i inne rozwibrowanie emocji w nim nastąpi. No na pewno Tabu, bo... Fantastyczne, nie... Bernadeta Machała-Krzemińska i Grażyna Szapołowska. Właśnie zestawienie tych dwóch aktorek jakby w jednym uczuciu do tego samego mężczyzny. Z tego co pamiętam, to matka i córka chyba były, tak? Tak jest, dokładnie tak. Więc tutaj na to bardzo... Wiesz co, ja z reguły pamiętam to, co robię poprzez swoje plakaty. O, właśnie ten plakat. Proszę Państwa, od razu anegdota. To jest jeden jedyny plakat, który zdjęto w Nowym Jorku z wystawy z powodów Naprawdę? Cenzuralnych. Z tego względu, że było wyraźnie napisane, ja strasznie żałuję, że nie mam tego wtedy telegramu, bo to był telegram, a nie tego, że ten plakat może budzić niezdrowe emocje u czarnych mężczyzn, także to jakiś rasizm totalny.
i po prostu paranoja, ale to jest rzeczywiście jeden, jedyny plakat, który zdjęto za granicą z powodów cenzuralnych. To mówimy o... A on wisiał, swoją drogą, on wisiał, wisiał na ulicach. Ja nawet zastanawiałem się nad tym, że dzisiaj nie ma szans taki plakat wisieć. Natomiast zastanawiałem się nad tym, żeby zrobić taką wystawę Pongowski Underground, czyli zrobić wszystkie moje plakaty, które gdzieś tam są... Czekam, na co? Które są właśnie erotyczne, a takich plakatów pozbierało się sporo. Tam są i falusy, i łona, i biusty, i to wszystko. Przecież żaden, czy nawet pieprzące się pieski w sztuce kochania. Natomiast te plakaty wisiały w PRL-u, tym PRL-u cenzurowanym, w tym PRL-u, w którym podobno była właśnie bardzo ostra cenzura. Dzisiaj te plakaty nie mają szans, bo natychmiast by były protesty, natychmiast by były jakieś obrazy. Ja pamiętam słynną sytuację z zdjęciem Natalii Lechowicz, kobieta jedząca banana, i podobno, że tam był protest do dyrektora, że matka napisała, że weszła z 9-letnim dzieckiem do muzeum i dziecko doznało szoku. I teraz ja mówię tak, jeżeli to jest prawda, jeżeli rzeczywiście taki list był, to dyrektor nie powinien zdejmować tego zdjęcia z wystawy, tylko powinien natychmiast skierować patrol policyjny lub prokuraturę do tego domu, bo jeżeli 9-letnie dziecko, patrząc na kobietę jedzącą banana, widzi oralne sytuacje, to co się dzieje w domu? Także dla mnie to jest po prostu tragedia i myślę, że takie właśnie nakładki, które sobie sami nakładamy i cenzurujemy sobie głowę, to dzisiaj są o wiele gorsze. Ten film Tabu przejmująco opowiedział o takiej potrzebie bliskości, o budzącej się seksualności, o zakłamowaniu ciała, ale także też o opresji religii. Tutaj znowu ruszamy w spacer po Pińczowie. Przypomnę, Iwona Senderowska ruszyła z twoimi plakatami po mieście. I tutaj plakat, słuchaj, jest przy dzwonnicy przy kościele świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. I co ważne, to jest jedna z najważniejszych murowanych dzwonnic, słuchajcie, z XVII wieku w północnej Małopolsce. Więc jeżeli państwo będą w Pińczowie, to warto też śladami teraz plakatów podążać, bo bardzo konkretne informacje tutaj też państwu przekazujemy. To Andrzej, wrócę do tego filmu o Jadwidze Stańczakowej i o Mironie Białoszewskim, parę osób, mały czas. Ja mam wrażenie, że kiedy człowiek jest skoncentrowany na jednym temacie, to wszechświat mu sprzyja. Znalazłam u siebie w bibliotece, już zapomniałam nawet, że mam tę książkę, Subiektywny remanent kina, 13 po 13, panowie Lech Kurpiewski i Robert Ziembiński. I tu jest piękny opis tego filmu, parę osób, mały czas, więc pozwolisz, że przytoczę. Mieli ze sobą wiele wspólnego. Ona była niewidoma, on chciał być niewidoczny. To dlatego kazał szyby w oknach swojego mieszkania zamalować na czarno. Ale też się od siebie różnili. On był kapryśnym egocentrykiem, ona spolegliwą altruistką. On uciekał od poety w sobie, ona w sobie poetkę dopiero odkrywała. Przede wszystkim jednak byli inni od innych. Ona miała naturę neurotyczną, on był homoseksualistą i może ta inność zbliżyła ich do siebie najbardziej. On nazywał się Miron Białoszewski, ona Jadwiga Stańczakowa. Parę osób, mały czas, to powieść właśnie o nich i ich nieoczywistej przyjaźni. Bardzo lubię ten film, bo on jest zrobiony wręcz taki dokumentalny sposób. Zresztą to mieszkanie Jadwigi Stańczakowej zostało odtworzone z detalami, również dzięki pani Albinie Barańskiej, 1:1. No ale tam widzimy też artystę takiego, Andrzej, no nieprzystosowanego, nadwrażliwego, który prosi też swoją niewidomą przyjaciółkę na przykład, żeby mu kupiła buty. Ona mówi, ale jak ja, niewidoma, będę ci załatwiać buty. Kompletnie nie ogarnia rachunków. No jest oderwany od codzienności. Andrzej, muszę ci zadać to pytanie, jak jest z tobą? Czy ty też potrzebujesz kotwicy w postaci kogoś, kto ogarnia codzienność, a ty jesteś w chmurach? Czy jednak potrafisz te dwa światy pogodzić? Nie, no ja potrzebuję kotwicy bardzo, bo ja jestem takim artystą i osobą, która jak nie ma kotwicy, to odpłynie. Więc ja nawet inaczej, ja potrzebuję bata nawet. Ja potrzebuję czegoś mocniejszego niż kotwica. To kto ten bat trzyma u was w domu w takim razie? Wiadomo kto. Robi się perwersyjnie. Agnieszka, nie, ona ma nawet taki bat, bo kiedyś chciała mi zrobić przyjemność, ale okazało się, że gadżet jeszcze przed 22. Tak, że gadżet erotyczny był taki, że można się katować, a to takie gładkie i miękkie, że nic z tego nie ma. Nie? Moja żona ma fantastyczne pomysły. Także ja potrzebuję takiej kotwicy, potrzebuję sytuacji, że mogę się skupić na tym, co robię, natomiast pewne ważne sprawy są kontrolowane przez moją partnerkę. Natomiast są sprawy takie, Agnieszka mnie traktuje, zawsze mówi, że jestem szeryfem,
z samo południe, że po prostu ona mówi, masz załatwić pojedynek o 12. Ja wychodzę na tą drogę, staję w blasku słońca, oddaję jeden strzał, załatwiam i jest wszystko okej. Okay. Więc ona też ma świadomość, że jak są problemy ważne, takie, które nie przystoją kobiecie, czy z którymi ona nie chce mieć wspólnego, czy nie może mieć wspólnego, to ja to załatwiam i rzeczywiście tak jest. Ale no, nie ukrywam, całe wychowywanie dzieci i myślenie o domu jest głównie na jej głowie. Bardzo lubię ten plakat, Andrzej, bo on oddaje też znowu w jednym obrazie klimat tego filmu. Czyli mamy niewidomą kobietę i te wyciągnięta dłoń, zresztą te okulary, które narysowałeś, namalowałeś, to w filmie też były, to był autentyczny rekwizyt, to były okulary pani Jadwigi Stańczakowej. Tak, ja nie pamiętam, czy Andrzejowi na tym nie zależało. Tak, nie pamiętam dokładnie tej rozmowy, ale czy nie było czegoś takiego. Natomiast spojrzyjcie państwo, co tu się dzieje. Na dole, w lewym i prawym narożniku widzimy jakieś kwadraciki, prostokąty, niebieskie, czerwone. Ja nie wiem, nie użyłem chyba niebieskiego koloru w moim plakacie. Natomiast ktoś się wpieprzył mi z tymi logami w mój plakat i odstawia tutaj ważnego. Ja z tej odległości, ja mimo że znam ten plakat, nie wiem nawet co tam jest w tych znaczkach. Także to jest właśnie ta tragedia, że plakat, który mógłby istnieć swoją własną grafiką... Wyjęty z czasu, prawda? Jest, tak. Dzisiaj bym na to nie pozwolił, żądałbym księgi znaku i monochromatycznych, czyli sytuacji takiej, że w kontrze można umieścić albo czarny znak na. No wtedy to były takie czasy, że wklejano te prostokąty. Od razu powiem, to wklejano bez mojej wiedzy, bo pamiętam tę awanturę, jak zobaczyłem, co tu się stało. Natomiast no niestety, takie były czasy i dzisiaj nie jest wcale lepiej. Natomiast ja właśnie tutaj od razu powiem, bo niektórzy państwo się dziwicie, że u mnie plakaty w galerii są pozbawione tych wszystkich logów, lug i znaczków. Ja to wszystko usuwam, bo w mojej galerii są plakaty przeze mnie zrobione i staram się, żeby one były jak najbardziej podobne do tych, które ja zaprojektowałem, a nie jakichś tam sponsorów i tym podobnych rzeczy. To jeszcze na chwilę wrócę do subiektywnego remanentu kina, gdzie Lech Kurczewski... A pokaż okładkę. Bardzo proszę. Jakoś... Aha, tak tu wygląda jest okładka. I jest dzięki temu filmowi parę osób, mały czas, oczywiście przenosimy się do lat 70. I w jednym ze swoich wierszy Stańczakowa napisała, że z torbą pełną zakupów latali z Mironem po Warszawie za szczęściem. I o tej codziennej sztuce latania film Barańskiego opowiada przede wszystkim. Świetnie oddana istota tego filmu. Fantastyczni Andrzej Chudziak i Krystyna Janda. Tam jest taki fragment, Andrzej, który znowu spróbuję przełożyć na twoje życie, bo jestem bardzo ciekawa twojej codzienności. Miron Białoszewski w tym filmie mówi do pani Jadwigi: łap radość za ogon, nawet jeśli się wyrwie, zostaną ci pióra. Ty też mi się kojarzysz z taką osobą, która ma taki nieustanny apetyt na życie, z człowiekiem, który akurat jest blisko tej radości. Akurat Jadwiga Stańczakowa też jest przejmujący wątek, kiedy zmaga się z depresją i mówi, że to jest takie piekło za życie, przywołując zresztą Kępińskiego. Ty mi się kojarzysz z taką radością i z taką witalnością. No to jaka jest recepta na to, żeby cały czas człowiekowi się chciało chcieć, żeby ta sama praca w sensie branży przynosiła ci cały czas radość od ponad 40 lat? Czasem być przyjemności, na przykład kupić żółte okulary. Jest fajnie. Proste sytuacja, od razu się zmienia. Ale tak naprawdę to ja mam to szczęście, że nie umiem nic innego robić. Więc kocham ten zawód bardzo. On mnie strasznie uzależnia, strasznie eksploatuje. Nie mam żadnego innego pomysłu na to, co mógłbym robić, ponieważ w momencie, kiedy zastanawiam się, że mogę nie robić tego, co właśnie robię, zaczynam mieć doły, stresy i tym podobne rzeczy. Na szczęście cały czas tej roboty jest bardzo dużo i nie narzekam. I myślę, że na przykład bardzo cenię, że wiele osób w pandemii dzwoniło do mnie właśnie w ten sposób: panie Andrzeju, chcieliśmy coś u pana zamówić, bo wiemy, że pan tego potrzebuje. Więc były takie przypadki, rzeczywiście w marcu, kwietniu były takie przypadki. Ale były też dziwne sytuacje, które nie spodziewałem się. Na przykład współpraca z raperem Białasem, dla którego zrobiłem plakat do jego najnowszego albumu, który w tej chwili właśnie się ukazał. Nigdy w życiu nie współpracowałem z raperem i nigdy w życiu nie słuchałem masowo rapu. Natomiast znowu, będąc uczciwy wobec tematu, przebrnąłem przez czasami kakofonię muzyczną. Niektóre mi się bardzo podobały.
Ale na pewno to, tak jak mówię, uczciwie mówię, to nie jest muzyka, której słucham przy pracy i której słucham na co dzień, ale zrozumiałem też, że jest to muzyka bardzo ważna, szczególnie dla tych pokoleń dzisiejszych, ponieważ ona jest pełna komentarzy. To można powiedzieć, że to jest takie dziennikarstwo, takie ostre i takie tak naprawdę... Jak brzytwa czasami. Jak brzytwa i tam nikt się nie pieprzy w ogóle, tylko zasuwa ile się da. I tak naprawdę im chyba bardziej jest wulgarnie i mocniej, tym młodzi ludzie to bardziej rozumieją. I wtedy też do mnie dotarło, że mówienie pewnymi łagodnymi słowami, takim właśnie klimatem Andrzeja Barańskiego, to nie dociera do tych młodych ludzi, którzy są wychowani na rapie, no bo to zupełnie jest inna bajka. Pani Ania teraz napisała Latalina Grochów. Mowa oczywiście o Białoszewskim i Stańczakowej. Zawsze w okolicy Pętli na Gocławku myślę o nich. Ja też myślę bardzo intensywnie, tym bardziej, że w filmie zostało odtworzone mieszkanie Mirona Białoszewskiego przy ulicy Lizbońskiej, czyli bardzo niedaleko mnie. I to jest, jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzieli, to polecam z całego serca, bardzo kameralna opowieść, która gdzieś tak naprawdę mocno siedzi w sercu. Jest też fragment, Andrzej, rozmowy pomiędzy Mironem Białoszewskim a Jadwigą Stańczakową, kiedy Miron Białoszewski mówi, że trzeba dużo wyrzucać, trzeba dużo pisać. Jak wygląda u ciebie sytuacja z plakatami? Czy to jest tak, że tworzysz plakat? Pamiętasz w ogóle na przykład, ile pracowałaś nad plakatem do Parę osób, Mały czas? Czy to jest pierwszy strzał tak zwany? Czy po prostu coś nad czym pracujesz? Nie, proszę Państwa, no, żeby to głupio nie zabrzmiało, ja zrobiłem ponad 1600 plakatów. Ostatnio dzięki niektórym fanom z Facebooka dowiedziałem się, że zrobiłem prawie 70 płyt winylowych i CD, plus jeszcze wiele okładek i tym podobnych rzeczy, wizualizacji, takich rzeczy. Tej roboty było strasznie dużo. Ja strasznie niedobrze. Ja bardzo lubię niektóre swoje plakaty, ale to są plakaty, które były wczoraj. One są dla mnie zamkniętą sprawą i nie mam emocji związanych z tymi plakatami, które robiłem kiedyś. Dlatego wiem, znam sytuacje, które towarzyszyły tworzeniu, czyli jakieś rozmowy, tym podobne sytuacje, ale ile pracowałem nad danym plakatem, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą rzemieślniczą część, to zawsze jedną noc, bo ja zawsze pracuję w jedną noc i staram się, żeby to za jednym zamachem zrobić. Wiele osób mówi tak, ale to jest nie do końca prawda, jak można w jedną noc zrobić plakat, no trzeba się nauczyć. Natomiast dlaczego? Dlatego, że jeżeli piszę do kogoś list, wiem, że dzisiaj już Państwo nie piszecie listów, ale myślę, że takie doświadczenie warto sobie zrobić, proszę zacząć pisać list. To jest trudna sytuacja, bo wiem, że to jest taka piękna reklama jednej z firm, kiedy facet się zachwyca nad bułką, a koleżanka mówi, a na SMS-y odpowiadasz jednym słowem. I to właśnie z listami. I teraz proszę przerwać, odejść, nie wiem, zrobić sobie herbatę i wrócić i kończyć ten list. Potem pójść zobaczyć sobie film i kończyć ten list. Za każdym razem będzie zupełnie jakby inne wejście w ten temat, w to opowiadanie. Więc ja staram się, ponieważ tak jak Państwu zdradzam wielokrotnie, to moje ADHD mnie męczy, staram się nie dopuścić do tej sytuacji, kiedy ja odejdę od tej adrenaliny, od tego tematu. Oczywiście dzisiaj jest to zupełnie inaczej. Ja właśnie przygotowuję sobie ten plakat, ale jeżeli już siadam i robię, to z reguły jest to jedna noc. Proszę bardzo, król, ale to ja muszę potwierdzić ze swoją drogą, że Andrzej jest jedyną osobą, do której można zadzwonić o 2-3 w nocy i spokojnie odbierze, jeszcze porozmawia. A to od razu powiem. To jest powiększony szkic ze szkicownika, ponieważ to był taki moment, kiedy bardzo mi się podobały, dzisiaj już to jest niemożliwe do zrobienia, podobały mi się powiększenia ksero. One dawały taką specyficzny groszek, taki rasterek, jakieś takie przetarcia. I to był, myślę, że projekt ten tutaj w oryginale miał może 5 cm na 10 i to zostało powiększone, a potem domalowałem już tylko te akwarelowe elementy, natomiast i zrobiłem napisy, bo pamiętam, że projekt już był oczywiście naklejony, natomiast sama główna grafika na 100% była malutkim szkicem ze szkicownika, który był, wtedy miałem taki pomysł, zresztą zrobiłem kilka takich plakatów, pamiętam do Tanga Mrożka też był taki, czy do Aptekarza,
potem jeszcze do jakiegoś festiwalu teatralnego, taką postać z maskami na plecach. No bawiło mnie to. Teraz strasznie chciałbym to powrócić do tej techniki, ale nie ma takiego ksero, że tak powiem, prymitywnego, które dawałoby takie efekty. To jesteśmy przy filmie Nad rzeką, której nie ma, rok 1991. Film, który powstał na podstawie książki Stanisława Czycza, Nim zajdzie księżyc. Jak pan Andrzej Barański wielokrotnie powtarzał, że łączy go z autorem takie małomiasteczkowe braterstwo. I faktycznie śledzimy taką małą miejscowość, przenosimy się w czasie do lat 60. No i patrzymy na czwórkę młodych przyjaciół. Fantastyczne role. Tutaj się pojawia Marek Bukowski, ale ja kocham też Mirosława Bakę w tym filmie, no i oczywiście Joanna Trzepiecińska, która gra tutaj taką dziewczynę, która przyjeżdża i w zasadzie no, to takie wzajemne, nazwijmy to, obwąchiwanie się młodzieńcze następuje. No i mamy też taką opowieść o rozczarowaniu trochę dojrzałością, kiedy okazuje się, że ta rzeka z naszego dzieciństwa okazuje się jakimś marnym strumykiem, prawda? To skoro jesteśmy przy tych takich relacjach damsko-męskich, tych pierwszych fascynacjach, Andrzej, to ja na chwilę wrócę i bardzo bym chciała, żebyś powiedział, że ty podobno, kiedy były randki, to bardzo często testowałeś wrażliwość tych kobiet, z którymi się wybierałeś do kina, zapraszając je na konkretne seanse filmowe, sprawdzając, czy jest ta wrażliwość, czy nie. To na jakie były filmy testowe? No jednym z takich głównych filmów to był Romeo i Julia Zeffirellego z bohaterami w wieku naszym wtedy, 16-latki, 17-latki. I nawet ktoś mi kiedyś powiedział, ale pan tu zmyśla, bo jak to jest możliwe, że chyba, że pan to, nie wiem, co tydzień zmieniał dziewczynę. Natomiast no wtedy filmy były bardzo długo grane, więc jeżeli był dobry film, to potrafiono, mógł być grany czasami kilka miesięcy, więc w tym czasie można było przynajmniej ze dwie dziewczyny zaprosić lub trzy do kina i sprawdzić, jak to wygląda. Ja strasznie ryczałem zawsze na tym filmie i mnie to wzruszało, zresztą płaczę w kinie i się tego nie wstydzę. Myślę, że w ogóle film jest moim ulubionym takim miejscem, gdzie ja mogę wejść, zgaśnie światło i totalnie jestem w środku, czy kryminału, czy akcji, czy melodramatu, czy jakiegoś innego filmu. Troszkę mi przeszkadzają zapachy i tym podobne rzeczy, które w kinach, ale teraz dzięki pandemii można pójść do kina, gdzie nie ma jedzenia i obejrzeć. Zresztą namawiam, proszę Państwa, no kino potrzebuje wsparcia państwa, publiczności. Starają się bardzo o wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem. Więc jeżeli państwo jesteście na wielkiej plaży, czy w pubach, różnych restauracjach i macie w nosie pandemię, a mówicie, nie, do kina nie pójdę, bo się zarażę, no to jesteście nieuczciwi i coś tu jest nie tak, bo tutaj nie ma wytłumaczenia. Po prostu tłumy wszędzie. Byłem we Wrocławiu, nie wiem, naprawdę miasto kwitło, nie widziałem, żeby to była pandemia. Oczywiście maseczki w tych miejscach, gdzie trzeba, były zakładane, ale byłem w takim klubie przepięknym, niedaleko. Co prawda staraliśmy się być na tarasie, gdzie po prostu naprawdę bawiono się ostro i żadnej pandemii nikt nie wyczuwał. I jakbym zapytał tych ludzi, a dlaczego nie pójdziecie do kina? Nie, no bo w kinie to można by się zarazić. Nie? Więc bądźcie kochani i wspierajcie kulturę, przynajmniej na tym etapie. Cały czas zabieramy państwa do Pińczowa. Przyznam szczerze, że to zdjęcie powoduje, że ja bym bardzo chętnie w cieniu tej wierzby płaczącej tam po prostu posiedziała, ale mam nadzieję, że to nam się jeszcze zdarzy. Jesteśmy teraz, to jest Starorzecze w Pińczowie. Będziemy tam państwa prowadzić, ale kiedy myślę o filmie Nad rzeką, której nie ma, to muszę też powiedzieć o warstwie muzycznej, bo tam przecież się pojawiają żółte kalendarze niedawno zmarłego Piotra Szczepanika, więc to też jest kolejny element, który pokazuje, że z filmu zostają nam konkretne kadry, dialogi, plakat, ale też muzyka, która oddaje nastrój i w tym wyborze muzyki też Andrzej Barański ma w sobie taką ogromną delikatność, która ta muzyka sprzyja takiemu zwolnieniu, zanurzeniu się w tej opowieści. A ty mi mówiłaś jakoś, że Andrzej bardzo ładnie skomentował ten plakat. Żeśmy rozmawiali, przygotowując się do spektaklu. Tak, oczywiście, tam, już odnajduję. Tak, bo to właśnie tutaj. Tak, nie, bo to było fajne, bo może państwu pokazać, jak reżyser odbiera, bo cały czas mnie pytasz o moją stronę do Andrzeja. Tutaj można powiedzieć, jak właśnie Andrzej reaguje na, będąc reżyserem tego filmu. Tak, to już fragment z książki Być jak Pongowski, czyli rozmowy Andrzeja, którą przeprowadziła Dorota Wellman, tak mi wywiad rzeka. Teraz przechodzimy do filmu Nad rzeką, której nie ma.
Film Nad rzeką, której nie ma, opowiada o tych przełomowych latach w życiu chłopaka, kiedy braterstwo z kolegami słabnie na rzecz pewnej dziewczyny. Ale nic z tego zapału nie będzie, czują przyciąganie, ale nie są w stanie się porozumieć. Na plakacie dzielą ich cierniste krzaki cierpień miłosnych. Andrzej znakomicie uchwycił najważniejszą rzecz, mianowicie klimat tego filmu. Jest to klimat prozy Stanisława Czycza i mojego Pinczowa z lat 60. I ten Pinczów, on jest obecny praktycznie w każdym filmie Andrzeja Barańskiego i to nie jest taki sposób dosłowny, ale w sensie takiego mikroklimatu i mikrospołeczności. Tam nie ma scen ogólnych, tylko właśnie zwrócenie uwagi na detal i to zwolnienie, które pozwala zobaczyć więcej. Nawet gdzieś czytałem, że właśnie, bo rozmawialiśmy o parę osób mały czas, że Andrzej nawet w Wielkim Mieście potrafi znaleźć klimat prowincji, także to też ciekawe. To prawda i też przed mi do głowy... O, witamy panią Iwonę, jest z nami. Oczywiście, czyli autorkę tych zdjęć, które nas oprowadzają dzisiaj po Pinczowie. Bardzo dziękujemy, Iwona. Przyszedł mi do głowy też Miron Białoszewski, kiedy Stańczakowa mówi do niego, że Miron potrafi z rzeczy takich zwykłych zrobić niezwykłe, że ma taki dar przemieniania. I chyba w ogóle na tym, tak sobie teraz, Andrzej, pomyślałam, polega sekret życia, że w gruncie rzeczy pewnie zdarzają nam się w życiu bardzo podobne sprawy, z tym, że jedni potrafią je zauważyć i zarejestrować i czuć w sobie wdzięczność, a inni nawet obok najpiękniejszego obrazu przejdą obojętnie. I Andrzej Barański ma w sobie taką uważność skierowania uwagi widza na to, co być może mu chyba umknęło. Zgodzisz się? No zdecydowanie. Andrzej przede wszystkim buduje filmy właśnie przede wszystkim i na obrazie, i na tych elementach, do których nie jesteśmy tak zdecydowanie przyzwyczajeni, więc tam wiele rzeczy jest takich, które mówimy, o rany, nie wiedziałem, zaskakuje mnie, chciałbym to zobaczyć. Teraz jak oglądam te zdjęcia z Pinczowa, to też przychodzi mi do głowy, a może fajnie by było właśnie gdzieś tutaj usiąść nad tym stawem, czy nad tą rzeką, czy coś takiego. Więc to jest też zaleta, że w jego filmach jest świat, którego my naprawdę nie znamy, bo szczególnie ludzie mieszkający w wielkich miastach jadą na wakacje, ale wybierają sobie zupełnie inne elementy. Moja przyjaciółka facebookowa Zofia Merte, która ostatnio ruszyła w trasy po górach, no jak ona pokazuje na swoich zdjęciach tereny, przez które się przedziera i opisuje to w cudowny sposób, ja marzę, żeby Zosia napisała książkę, to nagle mówię sobie, przecież tak naprawdę dzięki tego typu sytuacjom ja oglądam całą Polskę, jak Joasia Czepiecińska, którą wspominaliśmy, robi niesamowite rajdy po galeriach, po różnych miejscach i nam wszystkim to pokazuje. Także dzisiaj media społecznościowe są pewnego rodzaju też takim filmem poklatkowym, gdzie ludzie mieszkający w różnych miejscach na świecie, dzisiaj słuchają nas ludzie też z wielu miejsc, mogą zobaczyć miejsca, mogą przeżyć to samo zupełnie inaczej. Także ja bardzo sobie cenię te osoby, które nie pokazują kotka pieska, tylko pokazują znacznie więcej. Ja pamiętam, że jak byłem właśnie Picasso, że powiedziała, byłem w zeszłym roku w Barcelonie, to też zrobiłem taką jakby wystawę internetową dla tych osób, które nie mogły tych wystaw, które tam oglądałem, zobaczyć. Lech Krupiewski jeszcze pięknie napisał o filmie Nad rzeką, której nie ma. Dokonane przez admirała i atamana, to są panowie, chłopcy, tak się tutaj nazywają w tym filmie, dokonane przez admirała i atamana odkrycie, że rzeka ich dzieciństwa to tylko mały strumyk, oznacza dla nich tak naprawdę koniec wieku niewinności. Bo ta historia o czterech chłopakach z małego miasteczka, którzy podczas wakacji podrywają przyjezdne dziewczyny, nie jest polską wersją Wałkoni Feliniego, a przynajmniej nie tylko. To przede wszystkim opowieść o dojrzewaniu. I to jedna z piękniejszych w polskim kinie. Jest w tym filmie nostalgia, ale nie ma tanich sentymentów. Jest malowniczość, ale nie ma cepeliowskiej rodzajowości. Od razu powiem, że w 1991 roku ten film na festiwalu w Gdyni został nagrodzony za scenariusz. To przechodzimy do kolejnego filmu, Andrzej. A poczekaj, jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Pamiętam, jak ja po latach, wielu latach, już jako dorosła osoba, nawet bardzo dorosła osoba, pojechałem do mojej podstawówki. I to był taki szok, bo mi się wydawało, że ta podstawówka była dużym budynkiem. Natomiast jak wszedłem, słuchajcie państwo, to jest niesamowite. Ja wszedłem, ojej, wiem, jak robiłem materiały w książce Byciak Pongowski, są zdjęcia. Jak robiłem, zdobywałem materiały do tej książki. Pojechałem do podstawówki, wchodzę, tam oczywiście woźny, nie wolno tutaj, czy ma pan ma dziecko? Ja mówię, nie, proszę pana, ja tu się uczyłem tego, czy ja, a no to proszę spojrzeć. Ja mówię, kurczę, ale po co oni mają klatki na psy, nie? Ja mówię, kurczę. Czyżby to była szatnia? Nie, a to była szatnia. Były tak malutkie te boksy.
i miały takie właśnie kratki. Jak ja tam zszedłem, a nie pozwolił mi wejść dalej, tylko tak widziałem taki ciąg małych takich niskich, bo te małe dzieci miały też małe drzwiczki, więc po prostu niesamowite. I myślę, że właśnie tutaj podobna sytuacja, że wyobrażaliśmy sobie rzekę, a okazał się to strumyczek. Ja kiedy przypominałam sobie filmy pana Andrzeja Barańskiego, niektóre z nich zresztą widziałam po raz pierwszy, to byłam pod wrażeniem też fantastycznej obsady, bo u pana Andrzeja Barańskiego grali Stanisława Celińska, Jan Frycz, Roman Kłosowski, Krystyna Janda, Mirosław Baka, Janna Trzepiecińska. Fantastyczna obsada aktorska i uważam, że film Kramarz pokazał Romana Kłosowskiego takiego, jakiego być może wiele osób do tej pory nie zna, nie znało, jeżeli nie widziało filmu Kramarz. Bo to jest znowu tak przejmująca opowieść dzięki jego genialnej kreacji człowieka, który jest takim obwoźnym handlarzem, który cały czas musi zaczynać życie od nowa i ta brutalność świata zestawiona z tym jego drobnym kramikiem składającym się z piłeczek, z wiatraczków, z medalików. Bardzo poruszający film. I tutaj też twój fantastyczny plakat. I znowu ja lubię ten plakat bardzo. Ja też, bo jest taka jasność, bo ten człowiek jest w środku, on ma naprawdę jasne takie serce, natomiast cały czas jest w cieniu i to życie po prostu ma cały czas pod górkę. Nie, lubię ten plakat, ponieważ właśnie to czasami, to pamiętam akurat jak robiłem, że urzekło mnie to, że tak pomyślałem sobie, ten facet nawet w środku ma taki kramik z wiszącym serduszkiem, tak, takim odpustowym, bo jest taki właśnie słodki, taki jest, no, zresztą Kłosowski w samym swoim fizis ma też, miał taką słodycz i myślę, że jakby próbował grać dramatyczne role, to byśmy, witam Lauro, cześć, witam, artystka, wspaniała malarka. Więc to mnie urzekało i pamiętam, że robiąc, to właśnie taki jeden z plakatów, które pamiętam, że miałem dużą przyjemność, jak udało mi się wymyśleć temat. To dużo też takiej bezbronności było w tym człowieku i tutaj znowu wrócę do twojej książki Być jak Pongowski, kiedy pan Andrzej Barański opowiada tak. Bardzo cenię plakat do filmu Kramarz. Sylwetka mężczyzny w kapeluszu, twarz ukryta w cieniu, natomiast jaśnieje jego wnętrze, a w nim wiszące na sznureczku jarmarczne serduszko. Postać wędrownego kramarza jest mi bardzo bliska. Kręcenie filmów to też kramarstwo z trąbkami, piłkami na gumce, lusterkami w kształcie serca. Może dla kogoś tak namalowany kramarz to surrealizm, natomiast dla mnie jest to najczystszy realizm. Jest to znakomicie uchwycona synteza bycia kramarzem. Ten główny bohater, czyli Chruścik, znowu się przenosimy w czasie od lat 70. do 90. Polecam Państwu też z całego serca. To Andrzej... A przepraszam, czy możesz Państwu powiedzieć, jak obejrzeć filmy Andrzeja Barańskiego? Spokojnie można znaleźć w sieci. Wiele z nich jest dostępnych bezpłatnie, więc po prostu ja polecam, żeby uruchomić wyszukiwarki VOD. Nie wszystkie tytuły, ale naprawdę spora część jest do znalezienia bezproblemowo, więc polecam z całego serca. Mam nadzieję, że część z Państwa też była podczas kina samochodowego w Pińczowie, bo to były też fantastyczne momenty, kiedy ludzie na wielkim ekranie, siedząc bezpiecznie w swoich samochodach, mogli sobie zobaczyć na przykład Księstwo, Tabu, czy właśnie Dzień Wielkiej Ryby. To ja tutaj jeszcze... To ja zapraszam do mnie na stronę, na Facebooka, te osoby, które będą oglądały filmy, może się podzielą ze mną, jak właśnie plakaty do filmów, które obejrzały. Może coś dla nich wymyślę czasami, zobaczymy. Oczekujemy Państwa posty. Ja jestem bardzo ciekawa, Andrzej, też twojego takiego krytycznego spojrzenia po latach na plakaty. Teraz umówmy się, że kompletnie zapominasz, o czym są filmy, a skupiasz się tylko na warstwie wizualnej. Który z plakatów, które stworzyłeś, ja zaraz tutaj je będę Państwu przypominać, spowodowałby, że ty jako widz zatrzymałbyś się i po prostu musiałbyś kupić bilet i pójść do kina? Ja będę przypominać nam plakaty, tutaj mamy... Proszę bardzo, kolejny spacer po Pińczowie. Zaraz znajdę moją legendę, w którym miejscu jesteśmy. Tutaj mamy najwyraźniej stację. To jest Kawalerskie życie na obczyźnie. Ale musielibyśmy go pokazać bliżej, bo jest mało widoczny. Stacja kolejki wąskotorowej, Ciuchci Ekspres Ponidzie. To już wiemy, gdzie jesteśmy na spacerze, a ja teraz znajdę oryginał. I będę tutaj przypominać to, tak, może po kolei. Będę ci przewijać przed oczami, zaraz się zatrzymamy na tym, żeby nam tutaj ułatwić operowanie centrum wszechświatem tutaj. Czyli mamy tak, Andrzej, nad rzeką, której nie ma. I lecimy dalej. Goła baba. Dwa księżyce, do którego też nawiązujesz w plakacie zapraszającym na wystawę. Mamy księstwo. Mamy wspomniane kawalerskie życie na obczyźnie i ten ogień w znamiennym miejscu. Dzisiaj nie do zobaczenia na ulicy.
To prawda. Mamy Kramarza, mamy Braciszka z fantastycznym Arturem Barcisiem. Ja bardzo lubię ten plakat, wiesz? Tutaj horror, przepraszam Państwa, tak, przepraszam Państwa za typografię, no, ale to był pierwszy plakat, jeden z pierwszych plakatów, gdzie trzeba było już robić składowe i tam grafik nie dał rady. Tutaj mamy Dzień Wielkiej Ryby wspomniany, Jan Peszek, Janek Wieczorkowski, Jasia Brodzik. Swoją drogą, jeżeli Państwo przegapili spotkania z Jasią Brodzik, Rafałem Zabieruchą czy panią Bernadetą Machałą-Krzemińską, aktorami Andrzeja Barańskiego, to w każdej chwili można też do nich wrócić. Fantastyczna Ewa Dałkowska w filmie Kobieta z prowincji, też poruszająca. Wszyscy święci, wolne chwile, parę osób, mały czas. No i to już jest nasz spacer po Pińczowie, czyli twoje plakaty w plenerze. Ja lubię kilka plakatów wyjątkowo, tak jak mówię, lubię na przykład ten horror w Bagniskach, ale denerwuje mnie ta typografia, bo wtedy dawna gospoda tutaj. Pamiętam, że nie miałem na to wpływu, więc to są takie sytuacje. Natomiast ja bardzo lubię te plakaty, które są jakoś skondensowane. Bardzo lubię Tabu, bardzo lubię Księstwo. To są takie typowo nierozpraszające sytuacje, może mniej. Ciekawe, że do bardzo literackich, bardzo opisowych filmów Andrzeja lubię plakaty, które są syntetyczne. To ciekawe dlaczego. Ale akurat te mi przychodzą do głowy. Natomiast no, moim zawsze faworytem i plakatem, który mi sprawia wielką przyjemność, mimo że jest mój, chociaż ja nie jestem specjalnie skromną osobą, to są jednak Dwa Księżyce. Mm-hmm. To teraz na chwilę jeszcze zaraz pokażę Dwa Księżyce, jeszcze koncentrując się na tym filmie, a teraz wyjaśnię Państwu, gdzie jest plakat Dzień Wielkiej Ryby. Jesteśmy teraz nad zalewem w Pińczowie, jedno z ulubionych miejsc pińczowskich wędkarzy. O, ciekawe jestem, Andrzej, czy ty kiedykolwiek byłeś na rybach swoją drogą? Oczywiście no, film Dzień Wielkiej Ryby nie jest o łowieniu ryb, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale rozumiem, że to nie jest ta historia. Nie, tak? No tak jak z papierosami. No, przyznaję się, że gdzieś tam w życiu spróbowałem zapalić papierosa, ale ponieważ mówiliśmy o kobietach, więc paląc papierosa, a potem całując się z dziewczyną, to była jakaś tragedia. I to, że do dzisiaj nie palę, to może kochliwość w czasach młodzieńczych spowodowała, bo nie, to było coś obrzydliwego, więc te papierosy w ogóle. I tak samo z rybami. No byłem na rybach, ale jak okazało się, że ta ryba w końcu wzięła, no to mówię do kolegi, który mnie wyciągnął na ryby, co ja mam zrobić? On mówi, no zdejmij ją z haczyka. Ja mówię, ale tam nie widzę tego haczyka. No on podszedł i wyrwał ją na drugą stronę i mi się skończyła przyjemność. Nie, dla mnie to są rzeczy jakieś absurdalne, strzelanie do zwierząt, wyrywanie rybą wnętrzności, to jest w ogóle bez sensu. No są Dwa Księżyce, tak. No to tutaj niestety też już jest pisanka ze składu, ale tutaj przynajmniej mogłem się jakoś pobawić, uspokoić ten blok na dole. W tych Dwóch Księżycach też troszeczkę zadziałać. Także no, ale grafikę bardzo lubię, pamiętam jak to wymyśliłem i tak mnie strasznie to ucieszyło, że z jednej strony jest to wszystko taka nostalgia, a jednak tam są dwa różki. Tak, to jest też film, który pokazuje, jak fantastyczni aktorzy grają pana Andrzeja Barańskiego. Bo w tym filmie właśnie chciałem powiedzieć o aktorach, tak, jeszcze raz, tak. Tylko że takim reżyserom jedna z aktorek mi kiedyś powiedziała, się nie odmawia, ponieważ oni się realizują w różnych filmach głośnych, krzyczkliwych i tym podobnych rzeczach, ale to są filmy, gdzie oni wiedzą, że to jest czysta sztuka i dla wielu aktorów, wielu jest reżyserów takich na świecie, którzy nie mają żadnego problemu ze zdobyciem najlepszych nazwisk, często za małą garzę lub prawie w ogóle nie, bo ci aktorzy wiedzą, że tam realizują prawdziwą sztukę i że tam nie ma, nie wiem, udawania i czegoś takiego. Także to Andrzej ma to szczęście, że jest bardzo ceniony. Dorotko, zobacz, witam cię serdecznie. Tak. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że Dorota Rockplo jest cudowna kostiumografka. Najbarwniejsza kostiumografka wśród kostiumografów. To w zasadzie, gdybym miała wymienić najbardziej kolorowych ludzi, jakich znam z branży filmowej, to bym wymieniła Andrzej ciebie i właśnie Dorotę Rockplo też. Ubóstwiam z Dorotą robić zdjęcia zawsze sobie, selfie, bo to są najbardziej barwne selfie. Ale w ogóle jak patrzę, kto nas słucha i ogląda, to zaczynam wierzyć w online'owe wystawy i online'owe rozmowy. To niesamowite. Tęsknię za wami wszystkimi, bardzo. Ja też tęsknię, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że czuję energię i bardzo się cieszę, jak Państwo się odzywają i dają znać, że są po drugiej stronie, więc jeżeli ktoś jest nieśmiały, się waha pisać, że może nie będę przeszkadzał, proszę pisać, bo to jest coś, co naprawdę nam tylko mam wrażenie, że... Nieśmiali to będą do mnie pisać na priv, bo po każdym takim wydarzeniu potem na privie mam kilkadziesiąt różnych... Wstydziłem się napisać albo wstydziłem się Panu powiedzieć. Proszę Państwa, no znacie mnie od lat, kocham Was wszystkich i żyję tak naprawdę dzięki Waszej energii, więc się nie wstydźcie.
To ja tutaj, mignęło mi gdzieś jedno pytanie, zaraz je spróbuję znaleźć. Pamiętam, że to było pytanie dotyczące w ogóle twojej przygody, Andrzej, z plakatem. Można powiedzieć chyba, że no tutaj miałeś trochę inny plan, bo miało być malarstwo, no ale w tej opowieści musi się pojawić Waldemar Świeży, który no, powiedział ci takie zdanie, które nie pozbawiało chyba wątpliwości. Przede wszystkim niewiele osób ma dwóch ojców. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Tak. Jak sobie myślę o tym, jakie ja mam szczęście, no to jedno z tych szczęści jest to, że miałem dwóch ojców. Jeden ojciec biologiczny, który włożył bardzo duży wysiłek, żebym wyrósł na porządnego faceta, bo widział, że to w złym kierunku idzie i wymyślał różne rzeczy, żeby tego negusa jakoś utemperować. Jeżeli ktoś chce wiedzieć jak i co, to niech zapraszam do książki. Weronika wie, więc może potwierdzić. Co tam się działo u mnie w młodości? Jest tam też nawet Andrzej w rajstopkach i w płaszczyku przerobionym z płaszczyka mamy. I to zdjęcie w rajstopkach jest urzekające. Gdybyś nie miała PDF-a, tylko papierową książkę, to byś mogła pokazać państwu, a tak nie możesz. Tak jest, nie tylko, proszę państwa, tam jest mój akt nawet, bo mój tata jak się ucieszył, to że prawda. Się urodziłem, nie wiedząc oczywiście, bo nie mogłem wiedzieć, bo byłem dwumiesięcznym obaskiem, sfotografował mnie całkowicie na golasa, wysłał to do wszystkich ciotek, wujków i tym podobnych, chwaląc się, że ma syna. No niestety cała rodzina ojca zginęła w czasie wojny, więc byłem jedynym potomkiem męskim, a dla ojca to jako dla szlachcica było bardzo ważne. I ja potem po latach odwiedzając rodzinę, szczególnie w Poznaniu, przeżywałem takie sytuacje, jak ciocie wyjmowały, a Andrzejku zobacz, i dawały mi to gołe zdjęcie moje i się cieszyły, że miały takie zdjęcie. Natomiast jeżeli chodzi o Waldemara Świeżego, to jest mój drugi ojciec, ojciec artystyczny i tak naprawdę rzeczywiście, gdyby nie spłodził mnie Waldek, czyli nie powiedział w Poznaniu w pracowni plakatu Andrzej, przejdź z malarstwa do mnie, to nie byłbym dzisiaj z państwem. Może siedziałbym w Pińczowie na rynku i malował pińczowskie kamieniczki albo dzwonnice. Ale w każdym razie na pewno... Kupowali. Zobacz, zresztą pani Basia napisała, że odwiedziła Pińczów w latach 60. i 70. Zabrała tam dzieci w latach 90., żeby pokazać im to wyjątkowe miejsce i zatęskniła, więc podsycamy też tęsknotę. No właśnie. Musimy się kiedyś spotkać wszyscy razem w Pińczowie. Natomiast Waldek właśnie sprawił wtedy, że ja przeszedłem na ten plakat, bo od momentu, kiedy rodzice powiedzieli, synku, jak ty ładnie rysujesz, to miałem wtedy pewnie kilka lat i utrzymywali mnie w tym przekonaniu bardzo długo. Byli bardzo naiwni, ponieważ wydawało mi się, że jak będą mi mówili, że ładnie rysuję i tata zamiast gitary elektrycznej zabrał mi tą gitarę i kupił mi kredki i że tak powiem, wkładał mnie w to, woził mnie na konkursy, które wygrywałem, więc moją próżność od początku ćwiczył. Tylko potem, jak ja powiedziałem, że chcę iść na Akademię Sztuk Pięknych, to tata był w szoku. Mówi, jak to? No przecież miałeś, nie wiem. A ja mówię, tato, ale jak ty sobie wyobrażasz, że ja tak ładnie rysujące dziecko będę prawnikiem, geodetą, nie wiem, inżynierem, budowlańcem, no nie wiem. No w każdym razie tata był w wielkim stresie, że ja idę. Że idę na akademię, ale ja cały czas malowałem, czyli nie miałem żadnych, no były u mnie plakaty w domu. Pamiętam, że tata, który zawsze wiedział kto co, więc był zdenerwowany, że ja Franciszka Starowiejskiego, Żaby, taki wąski plakat powiesiłem w toalecie. Mówi, jak? Mówi, tato, tu pasuje, bo jest wąska ściana. Ale ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje Franciszek Starowiejski, nie wiedziałem, że Waldek Świeży interes. Dopiero jak poznałem Waldemara Świeżego, to się zorientowałem, że wisiały jego plakaty u mnie w domu. Czy i wtedy... Andrzej? Masz zaproszenie na plener do Pińczowa. Iwona już ci tam organizuje sztalugę i wiesz, krajobrazy masz i po prostu do tego malarstwa będziesz musiał wrócić. Teraz się jakaś tragedia, bo pojawiło mi się, że mam 10% baterii na moim tablecie. Jesteś nieprzygotowany do zajęć. No ale jak ja mam podpięte słuchawki w to miejsce, gdzie się wkłada, mogę w każdej chwili podpiąć tylko. To możesz podpiąć, a my będziemy po prostu najwyżej bez słuchawek, jeżeli jeszcze masz czas dla nas. Mam nie, nadzieję, mam czas, masz. Mam czas. Nie, no zobaczymy. Super. Jedziemy jeszcze 10%. Teraz. Dobra. Także o Waldemarze Świeżym tyle. No to ja teraz muszę cię jeszcze zapytać, państwo, od razu mówię, że można się włączać z pytaniami. Iza napisała, że ostatnio nas widziała w elektroniku, dziś spotykamy się przy ognisku. Kolejna urzekająca rozmowa, dziękuję, pozdrawiam też, Iza, cię pozdrawiamy. Więc jesteśmy, słuchaj, w wannie, przy ognisku, na Sri Lance, w Łodzi, w Katowicach, we Włocławku, państwo dają znać jeszcze, gdzie jesteśmy. No tak, ale ognisko w wannie jest bezpieczne. To prawda. Słuchaj, to powiedzmy jeszcze trochę skoro jesteśmy przy kinie,
I o takich, bardzo dużo jest też takich wątków autobiograficznych w kinie pana Andrzeja Barańskiego. To porozmawiamy też trochę o tobie, drugi Andrzej dzisiaj, dwóch Andrzejów dzisiaj w tej opowieści. Andrzej, ty miałeś okazję też ostatnio zagrać jako aktor. Możemy o tym mówić, czy nie? Jeszcze nie możemy, jeszcze nie możemy. Ale tylko powiedz, to nie mówimy tytułu, nie mówimy reżysera, tak? Ale może troszeczkę chociaż, tak tyci? No nie możemy powiedzieć, ale w każdym razie taka przygoda była. Miało być to na jesieni, zobaczymy, może będzie na jesieni. Więc naprawdę była to duża frajda, a zestaw aktorski, z którym grałem, to był naprawdę najwyższej klasy, także wielka frajda. Ja miałam okazję uczestniczyć w tym momencie wielkiej frajdy, w sensie kiedy odbierałeś telefon i nas informowałeś, że dostałeś taki telefon, bo spotkaliśmy się chyba wtedy w Sopocie i naprawdę to była radość takiego małego chłopca, prawda? No, dużego nawet chłopca, bo ja myślę, że jeżeli nie pielęgnujemy w sobie dziecka i nie mamy w sobie tej właśnie takiej dziecięcej wrażliwości i radości, to jest tragedia. No, ja nie jestem młodym człowiekiem, ale starość zaczyna się w głowie. Jeżeli myślimy sobie o sobie jako o starej osobie, o niedołężnej, to nasz organizm mówi, okej, no to należy zjeżdżać z tym wszystkim, także to niestety nie jest dobre. Ja mam w sobie cały czas tego negusa i to sobie cenię. Wiek nie ma nic wspólnego z człowiekiem. Wrócę jeszcze do tego filmu, który jest mi najbliższy, tak jak dzisiaj wspominałam, parę osób, mały czas. W tym filmie pan Andrzej Barański pokazuje taką wielką historię zapamiętaną przez małe zdarzenia. Zresztą to jest charakterystyczne dla wszystkich jego filmów. Tam jest taki moment też stanu wojennego, kiedy jest też nagły, głuchy telefon. Zastanawiam się, Andrzej, jak ty byś... Są też wątki oczywiście, kiedy mamy Krzysztofa Majchrzaka w filmie z 79 roku, kiedy on musi też walczyć o swoją wizję artystyczną. Gdybyś miał porównać czasy, które pamiętasz, czasy też cenzury, kiedy musiałeś się spotykać z cenzorem, żeby zaakceptował lub odrzucił plakat, i czasy współczesne, czy nie jest czasami tak, że my dzisiaj mamy takiego wewnętrznego cenzora i część grafików nawet na dzień dobry rezygnuje z pewnych pomysłów, bo nie chce im się walczyć o jakąś koncepcję, więc porównaj te czasy tworzenia filmowego. Nie, ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, ja sam się cenzuruję, ponieważ szkoda mi czasu na coś, co i tak wiadomo z góry jest skazane na niepowodzenie. Często mam takie pomysły właśnie, że fajnie by było do tego tematu, który robię, dać troszeczkę erotyki, no ale wiem, że to nie przejdzie. Albo na przykład mam problemy, kiedy robię temat i jest to temat ewidentnie judaistyczny. Wiem, że gwiazda Dawida nie przejdzie w żaden sposób. Więc to są stresy, ale też są oczywiście sytuacje takie, że jakby już zawczasu reżyser czy zleceniodawca, znając co ja potrafię, mówi: panie Andrzejutku, błagamy, nie coś tam tego. Ja teraz niedawno jestem ciekaw, jak to się zakończy, bo w 1994 roku zrobiłem plakat Papierosy są do dupy i wtedy to była wielka afera. To słowo dupa no, ubodło wszystkich, ale ubodło nie dlatego, że ja napisałem Papierosy są do dupy i ja użyłem słowa dupa, tylko dlatego, że ono było użyte za pieniądze publiczne, czyli sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Teraz zrobiłem plakat prozdrowotny, gdzie słowo dupa też się pojawiło. Jestem bardzo ciekaw, czy minister zdrowia puści ten plakat. Zobaczymy. Słuchaj, a ja cały czas wracam do tematu dzisiejszego, żebyśmy nie odpływali w tej naszej rzece. I film, ale jej nie ma, to nie musisz się martwić. Nad rzeką, której nie ma, ale teraz chciałam jeszcze przywołać fantastyczną kreację pani Ewy Dałkowskiej i film Kobieta z prowincji. I znowu sięgnę do subiektywnego remanentu kina, gdzie Lech Kurpiewski pisze o tym filmie w następujący sposób. W Kobiecie w prowincji, gdzie życie bohaterki w kolejnych retrospekcjach odwija się niczym cofająca się taśma filmowa. W ostatniej scenie widzimy maleńką Andzię stawiającą swoje pierwsze kroki. Tyle przed nią możliwości, a przecież wydepcze w życiu, jak każdy z nas, tylko jedną ścieżkę. Andrzej, to się zastanawiam, czy gdybyś miał taką czarodziejską różdżkę i wiedział, że masz tyle czasu, żeby jeszcze spróbować innej branży, gdybyś miał sobie wybrać trzy takie żywoty równoległe, to czego byś chciał spróbować? No bo wiemy, że twoja pasja, w ogóle praca grafika jest bardzo angażująca, więc siłą rzeczy no nie sposób próbować czegoś innego.
Ale gdyby każdy z nas, Państwo niech też się zastanowią po drugiej stronie, miał taką szansę wybrania sobie trzech różnych życiorysów, to jest proste, bo ja to mam od lat. Znaleźć? No. Nie, no, chciałbym być muzykiem rockowym i zagrać koncert na Wembley. Po prostu pomyślałem sobie, że te tysiące, jak to się czuje, jak są tysiące ludzi, którzy byłem na Dawidzie Podsiadło na Stadionie Narodowym, jak ci wszyscy ludzie skakali w rytm. No to jest adrenalina, także chciałbym być takim muzykiem rockowym. Ale tutaj gdzieś dziwię, bo bardzo bym chciał być kosmonautą. Chciałbym zobaczyć Ziemię z tamtej strony i przede wszystkim polecieć... A robiłeś plakat dla kosmonautów przecież. Tak, Hermaszewski to jest moje autorstwo. Mieszkałem na osiedlu kosmonautów, jak robiłem ten plakat. Natomiast co zbulwersowało panią w Komitecie Centralnym, bo to chyba... Nie, w Krajowej Agencji Wydawniczej, bo to oni zamawiali. Więc myślę, że żartuję. Natomiast chciałbym być kosmonautą, bo z jednej strony chciałbym właśnie zobaczyć Ziemię z tej perspektywy, a z drugiej strony, ponieważ mam lęk przestrzeni, nie jestem w stanie z czwartego piętra patrzeć w dół. Natomiast w samolocie nie mam żadnych problemów, jak lecę wysoko, więc trochę wyżej bym chciał polecieć. I pierwsza odpowiedź łączy się z muzyką, bo kiedyś dotarło do mnie, że ja patrzę na literę A i słyszę w uszach A, w oczach widzę A, jak widzę tę A, tą literkę, to słyszę cały czas A, a muzyk widzi kropeczkę i słyszy dźwięk. I jak ja czytam tekst, teraz na przykład panie Andrzeju, plakat filmowy jest zawsze, czytam ten tekst od pana Piotra, a muzyk widzi te kropeczki i kurczę, to jest po prostu, kiedyś rozmawiałem chyba z Agnieszką Duczmal w samolocie, chyba, natomiast właśnie, o, że tutaj ta kropeczka to jest, wchodzą skrzypce, coś tam, no po prostu niewiarygodna rzecz, więc to strasznie zazdroszczę, więc myślę, że gdybym taką jeszcze zdolność miał, to by było super. Bo jeżeli bym został gitarzystą, to jak Jimi Hendrix bym nie znał nut. To ja cię poproszę, żebyś podłączył jednak swój tablet, bo boję się, że nas nagle tutaj rozdzieli. Ale to ja muszę stąd wyjść, ponieważ nie mam tutaj niestety ładowarki. No to jeszcze będziemy kontynuować do momentu, aż po prostu wszechświat nam pozwoli. Ja mam 6%. 6%. To szybciutkie pytanie od pana Piotra. Panie Andrzeju, plakat filmowy jest zawsze na końcu produkcji. Czy nie marzył pan o sytuacji odwrotnej? Bardzo mi się podoba to pytanie. Pan tworzy plakat, a na podstawie tego plakatu powstaje film. Możemy to zaproponować panu Andrzejowi Barańskiemu. Zobaczymy, czy to się uda. Taki film powstał, co prawda animowany, krótki, ale powstał właśnie do filmu, do plakatu Konopielka. 5%. Do filmu Konopielka, gdzie młodzi ludzie zanimowali ten film, ten plakat. Plakat jest takie drzewo z kobietą z dużym biustem i film wygląda w ten sposób, że widzimy drzewo, ćwierkają ptaszki, ćwierkają sobie, nagle się pojawia kobieta, łono, to tutaj ta cały biust z tego i widzimy tak... I ten jęk Andrzej, coraz ty możesz w dubbingu pracować chyba. Coraz większy jęk. Wiadomych i wtedy a psik! I wszystkie liście spadają i ptaki odlatują. To po prostu majstersztyk. Także że, no, plakat zainspirował młodych ludzi do stworzenia filmu, co prawda krótkiego, animowanego, ale spowodował. Słuchaj, pojawiła się propozycja od pana Piotra, że może by te wspomniane plakaty undergroundowe na koszulki, skoro na ulicach już nie mają szans zaistnieć, to jest tak, to prywatna przestrzeń. Rozmawialiśmy, panie Piotrze, o koszulkach. Może pan jeszcze wtedy nie słuchał nas. Cały czas nad tym pracujemy, ponieważ miałem przypadki z dużymi sieciami, z moimi koszulkami, ale oszukaństwo jest tak gigantyczne. Próbowano mi wmówić, że wydrukowano ich tylko tyle, ile tego, a ja widziałem różnicę materiału i metek, czyli tych nakładów było kilka, także to wszystko jest, no próbujemy. Andrzej, ja się dostosowuję teraz do twojej baterii, więc to jest ten moment, żeby przypomnieć, że nasz program Szeroki Kadr na Kulturę powstał dzięki wsparciu, dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, funduszy pochodzących z promocji kultury. I ja bym bardzo chciała, Andrzej, żebyś na koniec, bo ja bym chciała po prostu podziękować bardzo panu Andrzejowi Barańskiemu przede wszystkim za wiele momentów wzruszeń związanych z jego filmami, za jego spokój, który przechodzi też na widza i za to, że w tym mikrokosmosie
kosmosie, który tworzy, można zobaczyć coś, co zostaje zagubione w takiej skali makro i życzyć chyba wszystkim takiego spowolnionego rytmu życia, w którym się można zanurzyć dzięki jego filmom, bo dzięki temu spowolnieniu można zobaczyć więcej. Więc teraz jeszcze przekaz Andrzeja do pana Andrzeja. Bardzo proszę. No ja dziękuję Andrzejowi bardzo przede wszystkim za to, że zaufał, że mogę podołać, ponieważ to nie są łatwe filmy. Co prawda dzisiaj słuchaliśmy, co Andrzej powiedział na temat tego, co zrobiłem dla niego, czyli wydaje mi się, że gdzieś, bo Andrzeje to fajne chłopaki, nam się udało, natomiast Andrzeju bardzo, bardzo dziękuję. Ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, że pandemia jest takim okresem, kiedy dotarło do mnie, że żeby korzystać z kultury trzeba mieć czas. Bo trzeba mieć czas na książkę, trzeba mieć czas na teatr, trzeba mieć czas na kino, trzeba mieć czas na, chociaż muzykę można tak jak ja słuchać przy pracy. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy, więc mimo, że jest pandemia, że tak naprawdę nie wiemy, czy ten wirus jest, czy go nie ma, jak z nim wygląda, bo ja jestem, należę do osób, które raczej wierzą, jest, że... Jest, Andrzej, jest. Nie, ja wierzę, że on jest. Nie wprowadzajmy zamieszania, jest. Nie, nie, mówię, że nie wiemy w sensie, jak on w ogóle wygląda i co z nim, czy musimy dbać o siebie. Ale wykorzystajmy ten czas, który nam to daje, żeby właśnie spróbować, szczególnie z takimi cudownymi rzeczami, jakich nam dostarczają filmy Barańskiego, zetknąć się i spotkać. Także namawiam Państwa, bardzo dziękuję dyrekcji Śpińczowa, pani Iwono, bardzo dziękuję za wysiłki i za to, że pani do ostatniej chwili wierzyła, że jednak nam się uda, ale trudno. Natomiast myślę, patrząc na ilość osób i z ilu miejsc, to myślę, że promocja tej wystawy miasta i filmów pana Andrzeja była wspaniała i tobie, Weroniku, bardzo, bardzo dziękuję, bo nikt jak ty nie potrafi ze mną rozmawiać. Bardzo ci dziękuję i ja dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj razem z nami po drugiej stronie. Wszyscy dzisiaj byliśmy w Pińczowie i w sensie dosłownym, i w sensie mentalnym. Ogromne pozdrowienia dla pana Andrzeja Barańskiego, Iwona, i wielkie ukłony dla ciebie. Bardzo ci dziękuję z całego serca za zaproszenie do tej filmowej przygody. Dziękuję wszystkim. Andrzej Pongowski. Kochajcie artystów. Miłość wielka i otwarte ramiona zawsze. Andrzej, to cieszę się, że bateria wytrwała. Ja naładowałam baterię dzięki tobie, państwo też. Do zobaczenia. Ja dziękuję też, ci oczywiście. Pięknie. Do widzenia.